Pani Olu, pani sama remontuje to mieszkanie, pomimo tego, że mieszkanie leży w zasobach gminy, administruje tym budynkiem, tym mieszkaniem także MZB, nie pomagają. Nie, w ogóle nic nie pomagają tutaj nam, po prostu ja tu mieszkam 7 lat, mieszkanie jest po remoncie na własny koszt. No i od tej pory sama sobie muszę ze wszystkim tutaj radzić. Kiedy się zwrócę do ADM-u, to albo nie mają pieniędzy, albo zrobimy później, to te później trwa do dnia dzisiejszego. Nie ma żadnego odzewu. Pisałam też podanie, był tu pan techniczny, zrobili tutaj oględziny mieszkania, stwierdził, że oczywiście jest wilgoć. Do dzisiaj nie dostałam odpowiedzi, kiedy dzwonię do pana Tomka, bo ten pan Tomek w ADM-ie jest technicznym. Dzwonię, po prostu zbywa mnie, jak to się mówi, nie? Pani Olo, pani jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ wychowuje pani samotnie niepełnosprawną córeczkę. Jak to wygląda u was z pieniędzmi, bo wiem, że no, nie starcza do pierwszego. No niestety ciężko, za same mieszkanie mam kwotę 720 zł, z tego mam dotacji 220, no i resztę wszystko sama muszę, ogrzewanie mam gazowe, też pociąga po kosztach w zimę i tak samo muszę ogrzewanie? Około 400 do 500 zł w takiej porze roku teraz, no, bo i więcej 10 jest. Stopni na dworze, jak jest zimno, to ile pani płaci? 700 zdarzało się przy 20-stopniowym mrozie. Nikt nie przychodzi z MZB? Nikt nie naprawia niczego? Nie, jak zgłosiłam ostatnio drzwi wejściowe, że są popsute w krytycznym stanie, przyszli, przybili deski, że na dzień dzisiejszy nawet nie mogę otworzyć drugiej części drzwi, bo po prostu jest tak zrobione, że nie da rady po prostu otworzyć. Deski przybite i tyle. Była pani u prezydenta. Czy rozmawiała pani o swojej trudnej sytuacji? Tak, i stwierdzono, że nie ma pieniędzy, że gmina będzie kiedyś tam remontować w przyszłym latach. Ale kiedy? Nie wiem, może moje wnuki doczekają. A była pani, bo wy macie tutaj takiego aktywnego radnego Nowaka. Prosiła pani o pomoc, co mówił? No, że tak samo, że gmina nie ma pieniędzy. Tutaj też miałam problem z kaloryferem, w kuchni mi zaczął słabo grzać, poszłam do ADM-u, bo to jest płacę za mieszkanie, więc po prostu ADM powinien mi to zrobić albo wymienić kaloryfer. Po prostu stwierdzili, że ogrzewanie jest własnością moją. No i sama sobie muszę kaloryfer kupić, no niestety. Ale gdyby pani się chciała wyprowadzić z tego mieszkania, to może pani ten kaloryfer ze sobą zabrać? Nie, wtedy muszę pisać do gminy, bo to jest własność gminna. No ale... tak ustalili radni z Wałbrzycha, że ogrzewanie jest do ogrzewania, do naprawy jest moje, bo piece trzeba czyścić co roku, to jest od 150 zł, bo żeby sezonowo trzeba go wyczyścić, otworzyć, muszę pana zawołać technika, który to czyści, to kosztuje 150 zł i też z własnej kieszeni muszę to zapłacić. Tu jest też rura, która wciąga powietrze zimne, na zewnątrz jest po prostu tam, nie wiem, taki wylot. Wchodzą tam ptaszki, jak to ptaszki, chronią się przed zimnem, robią gniazda. Było to zgłaszane w ADM-ie, do dzisiaj też nie zabezpieczyli mi. Brat mówił, że to takie, kupuje się takie zabezpieczenie, no ale po prostu byśmy musieli mieć podnośnik, żeby to po prostu założyć. Ale MZB ma podnośnik, to nie założy. Ale no, nie mają czasu, nie mają pracowników, nie wiem. Kilka razy praktycznie dzwonię co tydzień do pana technika i będzie zrobione po prostu. To jest rozmowa pana technika ze mną. No ale to jest też niebezpieczne ze względu na to, że cofają się przecież spaliny. No oczywiście, że tak. No ale jak to u nas w Polsce, jak stanie się tragedia, może wtedy ktoś zauważy, że prosiłam o pomoc. No ale właśnie wracając do radnego, pani też jakby była u radnego, prosiła o pomoc, mówił, że nie ma pieniędzy, ale też jakieś inne padały zarzuty względem pani. No tak, bo ja po prostu mówiłam, że, no, że jak ogrzewanie jest moje, to po prostu sobie mogę jeść, będę się wyprowadzała, różne są życiowe losy, wyprowadzała, to bym sobie zdemontowała to ogrzewanie, no powiedział, że nie, bo muszę pisać do gminy, bo to wtedy jest gminne już ogrzewanie. Tu zresztą wszystko jest gminne, co nic złotówki mi tu nie dali. Głosowała pani na radnego? Kiedyś tak, teraz nie. Dlaczego? No po prostu pan radny potrafi tylko po prostu przyjść, zapukać, jeżeli są wybory, ale tak to
Nie ma. Pani Aniu, pani mieszka w tym domu kilkadziesiąt lat. Ile dokładnie? 48 w lutym. Będzie 49, bo za rok będę miała 50 lat małżeństwa. No, zapraszam. Dziękujemy bardzo. Pani Aniu, ale toaleta to... Toaleta była, proszę Państwa, tutaj na dworze. Ludzie szli do kościoła, my też, a my musieliśmy z nocnikami iść, no bo jak przejść, nie można było przejść inaczej. Chodziłam, walczyłam z nieboszczykiem, moim kolegą z drugiego piętra, zmarł. Zrobili nam toalety na półpiętrze. Ale pani ma bardzo chorego męża. Tak, jak zrobili nam toalety na półpiętrze, to proponowali nam wykup mieszkania. I przyszli mądre ludzie i ja do nich mówię, chyba że pana sobie wykupię, bo mój się już do niczego nie nadaje mąż, to będziemy tu mieszkać w tej toalecie, bo to jest luks. I tak zostało. Z miesiąca, z dwóch na trzech jest podwyżka okropna. Ile płacicie za czynsz? 680 zł. Z toaletą na półpiętrze. No to chyba wszystko jest, nie? Wliczone w toaletę, w tego, bo mamy wygodę, mamy super. Mąż mój jest bardzo chory. Ma 73 lata, jest po trzech zawałach, po operacji bypassa. Teraz wyleczyłam mu, dzięki Bogu, dostał stopę cukrzycy, co mu groziło ucięcie nogi. U mnie jest karetka, jest bardzo często karetka. No i co tu robić? Jak tu żyć? Z czego wy żyjecie? Z czego my żyjemy? Jak byłam młodsza, to jeszcze dawałam radę. A teraz to jest tylko przyzwyczajenie. Pół zapłacę czynszu, kupię mąki, kupię chleba. I tyle. Teraz się cieszę, bo idą święta, to może na jakąś szynkę się wykombinuję. I tyle. Czasami uda mi się coś dorobić, ale też już nie jestem w stanie, bo mam 69 lat. To już nie za bardzo z tym zarobkiem, bo oni potrzebują młodych. Ale ja przepracowałam 37 lat w urzędzie pocztowym i taką emeryturę mam. Ile? 1320. No to połowa emerytury to właściwie czynsz, no bo 680 zł... Ja nie liczę już teraz na czynsz, bo wie pani, mnie to nie... mnie to już nie obchodzi. Ja chcę kupić albo wóz mały gdzieś znajdę i pójdę, bo ja im nie będę, bo my dla Polski Ludowej wszystko zrobili. Pracowaliśmy. Ja mając, skończyłam siódmą klasę, ja musiałam iść dzieci bawić, nie mogłam się kształcić, bo trzeba było mamie pomóc, bo nas piątka była w domu. Później mam dwie córki, bo wychodziły za mąż, ale co mogą, to pomogą. Każda się ratuje jak ma. Jedna wyjechała, druga jest tutaj i tak popchają trochę babcię do przodu, żeby jeszcze my trochę pożyli. Do tej 50-lecia naszego dotrwali. A tu pukają, przynoszą. Byłam u prezydenta, rozmawiałam, mówiłam tak jak tu z państwem. No i nie wiem. No ale co powiedział? No co prezydent powiedział, ja wiem. Nie wiem już, bo nie chce mi się tego powtarzać, bo tak śmiesznie trochę. I pytałam, dlaczego my takie wysokie płacimy czynsze? Nie? Nie mam zielonego pojęcia, co jest. Niszczą tych malutkich, bo tym dużym to dają. Jakbym była aktorką, dostałabym 500 milionów czy tysięcy tam za jakąś grę. Ale oni grają, jak oni grają? Z ludźmi takimi starymi, co myśmy się przysłużyli do tego, żeby dzieciom było lżej, gnębią. Dadzą nam tą raz, drugi raz będzie ta trzynastka. Do czego to nam podą? Oni powinni nam chociaż po 200 zł dodać do emerytury non stop, żeby było. Pani Aniu, no ale sama pani mówi, że państwo stara się pomóc, no bo ta trzynasta emerytura, czy tam jakiś dodatek? To tylko tyle od czasu, jak żyję 49 lat z mężem, tak państwo nam nie pomogło, bo zawsze mówiło, nie ma brak, pani pracuje, mąż pracuje i się nie wyciągało ręki, bo jak się poszło wyciągnąć rękę, nie dali. Mąż jest też taki chory, poszłam, bo mnie skierowali, żeby dostał plus 500, co dawali na tą chorobę, w ogóle wszystkie, bo on jest wrak. On wyjdzie, on pójdzie, ale zresztą tutaj widzi sąsiadka, co jest i jak jest.
tak upominałam się o to plus 500, nie powiem, bo dostał. Ale te plus 500 to się nie liczy, bo ja muszę kupić mu leki, które kosztują 250 zł. Ja muszę kupić mu maście. No i czynsz 700 zł płacić. Ja nie mówię o tym czynsze, bo tak szczerze powiedzieć, że już mnie nie interesuje czynsz. Nie płaci pani? No bo nie, mówiłam pani, mam 3 miesiące zaległe za czynsz. Nie, że nie płacę i się wymiguję. Płacę je, tak jak mam, to zapłacę. 120 zł dodam, bo nie mogę dać wszystko, bo potem co ja zjem? Co ja będę miała zjeść? Te dachy, które zrobili niecały miesiąc temu, po tylu latach. No kochani, co to za życie? A dbamy o seniorów. Jak chce senior sam nie od... Ja jeszcze sobie tam poradzę, ale mój senior już nie da rady z niczym.